Kamil Gniadek dla portalu FightSport. Witaj, Kamil. Hej, witam. Kolejny raz Cię widzę w WCA. Widzę, że już na stałe chyba się przeprowadziłeś do Warszawy. No tak, po zwycięskiej walce jestem. Zaraz będą przygotowania na następnej, no to muszę być cały czas na treningu. Chciałem Cię zapytać, bo dzisiaj widziałem Twój trening z Roberto Soldiczem. Chyba Roberto lubi z Tobą robić. Pasujecie sobie, jeśli chodzi o te treningowe sprawy? Gdzieś tam udaje Wam się współpracować dobrze? Dobrze się po prostu sparuje? No tak, Roberto teraz będzie miał przeciwnika Brazylijczyka, który specjalizuje się w brazylijskim, z tego co mi Roberto mówił. A że ja mam taki parter, jaki mam, no to chcę ze mną robić i szlifować swoje umiejętności i przygotowywać się pod tą walkę. No, ale ja jestem i z chęcią mu pomagam, uczę się przy tym. On też z tego wyciąga i obopólne wyciągniemy wnioski i będzie super, myślę. Głównie ze względu na te grapplerskie umiejętności, czy też tak, że po prostu się lubicie w jakiś sposób? Wiadomo, jak to jest na sali treningowej. Z jednym się bardziej lubisz, z drugim mniej. No, Roberto jest gościem, no to jak mamy się nie lubić? No robimy ze sobą, bo jesteśmy jedną kategorią wagową, no i tak, no i robimy ze sobą, no, co mogę powiedzieć. Ty jesteś w innej organizacji, Roberto jest w innej organizacji, mam tutaj na myśli FEN i KSW, jakieś lekkie porównanie umiejętności? Nie ma takich porównań, on daje siebie wszystko, ja daję siebie wszystko, no a jak to wychodzi, to już na treningu widać. Faktycznie ma takie ciężkie ręce, udało Ci się z nim posparować, jeśli chodzi o stójkowe rzeczy, czy tylko raczej to, co widziałem dzisiaj, czyli ten grappling i powiedzmy te wszystkie rzeczy związane z zapasami? No tak, no oczywiście robiliśmy i stójkę, i robiliśmy przekrojowo, osobno parter, osobno zapasy i no ma ciężkie ręce, jest mega silnym zawodnikiem. No co, mogę się wypowiadać w samych superlatywach, no zresztą to jest mistrz KSW, no to samo mówi wszystko za siebie. Padła jakiś czas temu propozycja, rozmawiałem z Pawłem Jóźwiakiem, Twojej walki z Normanem Parkiem, ale z kolei Park się wycofał, tu zaczął kombinować coś w kierunku kickboxingu, jakieś tego typu rzeczy. Ty podjąłbyś na przykład rywalizację w MMA chętnie z nim, na przykład w 77 kg? Powiem tak, no długo zastanawialiśmy się nad tą walką, bo oferta też padła w stosunku co do mnie. A zrezygnowaliśmy no, z prostych przyczyn, no, nie ubliżając Normanowi w żaden sposób. Co jest ciężkie. Tak, dokładnie. No, przybił się do jednej z walk z Chińczykiem, później z niej zrezygnował, później coś wyświrował, że chce walczyć w K1, zmieniał kategorię, catchweighty. No i tak naprawdę nie jest słabny zawodnikiem i nie będę podejmował rękawic i walki z takim zawodnikiem. Wraz z moim menadżerem zrezygnowaliśmy z tej opcji i będziemy się przygotowywać pod walkę o pas. On w ogóle zawalczy, gdzieś tutaj będzie chciał, powiedzmy, na tym polskim rynku, bo widać, że na tym polskim rynku coś znaczy, w sensie takim, że wykreował się w KSW, teraz próbuje się wykreować w FENie. Na pewno, no, z Gamerem dał super walki na super poziomie sportowym. No, jest dosyć osobą medialną w Polsce, no ale no co mogę powiedzieć, no ja z nim nie będę walczył, a kto z nim podejmie rękawicę, to nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. Do kiedy tutaj zostajesz w ogóle w Warszawie, czy już na stałe? Zobaczymy, na pewno zostaję, bo oczywiście przygotowania do następnej walki to na pewno, a zobaczymy co później, to będzie później. Nie chcę nic mówić, gdybać, zobaczymy co przyniesie życie, że tak powiem. Kamil, dziękuję bardzo, będziemy obserwować, będziemy rozmawiać pewnie jeszcze nie jeden raz. Dziękuję bardzo, fajny pokaz z Roberto Soldiczem. Dziękuję, tylko się cieszę, że z takimi zawodnikami trenujesz i się rozwijasz. Ja też się z tego bardzo cieszę. No jest tu wiele świetnych zawodników, nie? Damiano, wszyscy, więc super. Dziękuję bardzo, Kamil. Dzięki bardzo. Dzięki.